Cześć wszystkim. Ci, którzy robią sery w domu, na pewno się spotkali z jakimś serem, który potrzebuje prasowania, to znaczy być pod ciężarem, pod ciśnieniem. Prasa do sera nie jest tania, więc jeśli chcecie, macie zamiar robić dużo takich serów, ok, warto zainwestować. Jeśli nie, dzisiaj będziemy przygotować prasę do sera w bardzo prosty sposób. Wszystkie rzeczy potrzebne są tanie i łatwo dostępne. Będziemy mówić, jak to wszystko działa i będę się starać, żeby ta prasa była najbardziej precyzyjna, bo musimy mieć ten proces pod kontrolą. Pierwsza część filmu to będzie właśnie przygotowanie tej prasy, a później, jeśli chcecie, możecie oglądać drugą część tego filmu i tam będę mówić po prostu o ciśnieniach pod względem matematyki. Ok, zaczynamy. Mamy taką rurę metalową, bo musi wytrzymać, jak będzie ciśnienie. Kupiłem po prostu w sklepie. Średnica 12 cm, trochę więcej, tak jak moja foremka do sera. Musicie wybrać rurę według ilości mleka, z której robicie ser. Mam tutaj kawałek kartonu. Kupiłem w sklepie cukierniczym. To jest taki karton do ciast. A teraz musimy wyciąć. Ten karton będzie u góry. Zaraz wszystko pokażę. Więc marker i trzeba zaznaczyć. Nożyk i trzeba teraz trochę się męczyć, bo ten karton nie jest taki mięciutki i tak ma być. Pobrudziłem wszędzie, no zaraz posprzątam. Idealnie. Teraz garnek, bo będzie serwatka, odcieknie serwatka. Kratka miałem w piekarniku. Sitko takie płaskie, żeby ser miał regularny kształt na dole. Pod spodem, a kratka wzmacnia to wszystko. Tutaj mam taki ser, taki przykład będzie na kanale, to jest ser alpejski. Zmieści się, ale wy będziecie mieć dokładne wymiary, bo wasz ser będzie dokładnie, włożycie do tej foremki metalowej. To jest pielucha, może być ściereczka. Żeby ser nie miał kontaktu bezpośrednio z kartonem. Więc karton. A teraz ciężar. Słoik. I woda. Zależy wiadomo, jaki ciężar ma być, jaki ciężki. Ale ja daję przykład. I prasa jest gotowa, będzie działać. Prasa jest, prosta robota. Teraz, jeśli chcecie, możecie obejrzeć drugą część filmu, bo to jest po prostu parę minut, bo będę mówić dokładniej pod względem matematyki. Będziemy rozmawiać o ciśnieniu. I tu jest schemat. F to jest ciężar w
waga naszego słoika z wodą. Wiadomo, nie bierzemy pod uwagę wagi kartonu, bo waga kartonu jest bardzo niska. H1 to jest wysokość sera na początku, a H2 to jest wysokość sera na końcu. Jeśli mamy taki przepis, że musi być taki ciężar i trzeba czekać ileś tam godzin, no to będzie H2, wysokość końcowa sera, no i taka będzie. Jeżeli my chcemy odzyskać końcową wysokość sera, no to będziemy czekać ile trzeba. Jeżeli mamy czekać ileś tam godzin i przez tę godzinę dostać końcową wysokość sera H2, jeżeli F, to znaczy ciężar, będzie za mały, to trzeba po prostu coś dodać, powiększyć ten ciężar. Nazywamy P powierzchnię naszego kartonu, foremki, i to jest R razy R razy pi grek 14. R to jest promień. Ciśnienie to jest ciężar F podzielony na P, powierzchnię. Na przykład nasza rura metalowa, nasza foremka ma średnicę 12 cm, więc R promień 6 cm, a powiedzmy, że ciężar to jest kilo, więc powierzchnia to jest 113 cm, ciśnienie to jest 0,009 kg na każdy centymetr kwadratowy. To znaczy, że na każdym centymetrze kwadratowym jest taki ciężar 9 gramów. Prasa gotowa. Czeka na sera. Przypominam subskrybować kanał, jeśli lubicie moje filmy. Zostawić lajka, jeśli ten film się spodobał. I tam kliknąć na dzwonku, jeśli chcecie wiedzieć, kiedy będą następne filmy. Jak macie jakieś tam komentarze, no właśnie tam są komentarze, albo jakieś tam, nie wiem, pytania, cokolwiek, bo fajnie się uczyć wszyscy razem, bo ja cały czas się uczę. No i nic, widzimy się niedługo, bo ja już robię następne filmy, sery. Zostawię Wam link do kilku przepisów, tutaj gdzieś tam. No i widzimy się niedługo.